Szczęść Boże! Dzwoniłam do księdza. Jestem przedstawicielem Komitetu Jubileuszowego z Kostrza. 25 lat temu było poświęcenie naszej kaplicy w Kostrzu i chciałam zapytać, czy ksiądz pamięta coś z tych wydarzeń, które miały wtedy miejsce? Oczywiście, że wiemy z tej ważnej uroczystości poświęcenia kaplicy 14 maja 1995 roku przez księdza kardynała Franciszka Machalskiego, pamiętam, ale żeby to tak dokładniej było przedstawione, to raczej chodźmy do kancelarii, gdzie będę się starał odczytać najważniejsze fragmenty z kroniki parafialnej, którą w tym czasie pisałem o tym wydarzeniu. Oczywiście. Bardzo miłe i trwałe wrażenie. Ksiądz dr Jan Krawiec, proboszcz. Ach. No to zobaczmy, co to z tego wyszło. Od rana pogoda fatalna. Deszcz i zimno. Wieje silny zachodni wiatr. Planowana uroczystość na zewnątrz kaplicy jest pod wielkim znakiem zapytania. Po południu około godziny 15 przestało padać, ale wielki wiatr i zimno spowodowało, że zadecydowaliśmy, że uroczystość odbędzie się w kaplicy. Poznoszono dużo ławek, by było więcej miejsca, gdy sprawdzi się, że wysłanie zaproszenia do każdej rodziny w Kostrzu zwiększy liczbę wiernych w uroczystości. O godzinie 17:45 piszący kronikę jako proboszcz powitał przybyłego księdza kardynała Franciszka Macharskiego przed wejściem do kaplicy oraz to samo uczyniła przedstawicielka Kostrza Dudek Adela, witając dostojnego gościa chlebem i solą. Po wejściu procesyjnym do kaplicy przed ołtarzem księdza kardynała powitały małe dzieci, ministranci w liczbie 26, młodzież, pani Alma Knecht, przewodnicząca Komitetu Budowy Kaplicy i ksiądz proboszcz. Pani Alma przedstawiła krótką historię budowy kaplicy rozpoczętej przez obecnego na uroczystości księdza Władysława Nowaka. Potem szczególnie zbiorcza deklamacja ministrantów wypadła imponująco, gdyż bardzo dobrze ją przygotował ksiądz Józef Sulasz, za co mu bardzo serdecznie ksiądz kardynał podziękował i pogratulował. Podczas mszy świętej ksiądz kardynał dokonał poświęcenia i wygłosił bardzo na czasie aktualne kazanie do zebranych wiernych. Święcąc kaplicę, ksiądz kardynał zrobił nam bardzo miłą niespodziankę, ofiarując do kaplicy zielony gotycki ornat, albę i cingulum. Po komunii świętej ksiądz proboszcz serdecznie podziękował księdzu kardynałowi za poświęcenie kaplicy i ofiarowany ornat, księdzu Władysławowi Nowakowi za poświęcenie kaplicy, pani inżynier architekt Marii Rekaszus-Rataj za projekt, panu Marianowi Czamarze za nadzór nad budową, a wszystkim wiernym za ofiarowaną ziemię pod kaplicę, przepracowane wiele dni w czynie społecznym przy kaplicy, za wykonanie przez przybyłych wiernych robót stolarskich, murarskich, elektrycznych oraz za zorganizowanie w parafii Kostrzu z okazji poświęcenia kaplicy jednej róży żywego różańca mężczyzn i trzech róż niewiast, które mają się troszczyć o pogłębienie i ożywienie wiary w swoich rodzinach. Księdzu inspektorowi Marianowi Dziubińskiemu oraz księdzu Jackowi Ryłko, rektorowi naszego seminarium, podziękował za życzliwość, dzięki której podczas budowy kaplicy korzystano z maszyn znajdujących się w stolarni przy seminarium oraz innych rzeczy.
Na ręce księdza Jerzego Bryły, dziekana dekanatu Najświętszego Salwatora, złożył podziękowanie wszystkim kapłanom z dekanatu, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystości poświęcenia kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Wszystkim wiernym podziękował za wspaniale przygotowaną uroczystość, nie tylko piękny śpiew z holi, chóru pań, ale także za ich przygotowane wnętrze, gdyż wiele osób przystąpiło do Komunii Świętej. Mówiąc o kończącej się uroczystości, podczas której krótko przemówił również ksiądz Władysław Nowak, należy powiedzieć, że chociaż nie odbyła się ona na dworze i mimo złej pogody w tym dniu przypadającej, wypadła ona wspaniale. Wierni nie tylko byli na mszy świętej, ale w niej faktycznie, czynnie uczestniczyli, o czym najlepiej świadczył śpiew rozmodlonych wiernych, którym na zakończenie ksiądz kardynał udzielił swego arcypasterskiego błogosławieństwa na dalszą duchową drogę rozwoju. Po skończonej uroczystości ksiądz kardynał z zebranymi gośćmi udał się na plebanie, gdzie odbyła się kolacja. Podczas kolacji ksiądz inspektor Marian Dziubiński podziękował księdzu kardynałowi za wielką życzliwość względem naszego zgromadzenia, a księżom i paniom za uczestnictwo w uroczystości poświęcenia kaplicy. Późnym wieczorem ksiądz kardynał odjechał, pozostawiając wśród nas bardzo miłe i trwałe wrażenie.